Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o trzech sytuacjach, na które warto zwrócić uwagę, kiedy poznajesz atrakcyjną kobietę. Warto posłuchać ku przestrodze, bo możesz się zdziwić, jakie problemy pojawią się w Twoim związku, jeśli nie posłuchałeś tego, o czym mówię w tym filmie. Na końcu przygotowałem dla Ciebie prezent niespodziankę. Pierwsza kwestia. Jeśli poznajesz dziewczynę i ta kobieta jest Tobą tak za bardzo zainteresowana, a Ty właściwie nic tutaj nie poczyniłeś ku temu, że była zainteresowana, warto sobie zadać pytanie, dlaczego ona jest zainteresowana. Oczywiście w części przypadków tak się może zdarzyć, że jesteś przystojnym facetem i po prostu jej się spodobałeś, ale być może ta kobieta żyje w trudnej relacji, chce uciec od męża, od faceta, który nadużywa alkoholu i Ty okazałeś się dla niej idealną trampoliną do nowego życia, do tego, żeby ułożyć sobie na nowo całe życie. Weź to pod uwagę, że w takich przypadkach często kobieta już nie robi tak dużej selekcji jak na początku, kiedy była młoda, kiedy oczywiście cieszyła się dużym zainteresowaniem facetów i właśnie dlatego często samotne matki czy kobiety po przejściach to kobiety, które są o wiele bardziej chętne na dłuższą relację czy związek, no szczególnie w sytuacji, kiedy ten kolejny mężczyzna ma pieniądze, dobrą pracę, zarabia i tak naprawdę zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Więc nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeśli piękna, atrakcyjna kobieta sama się Tobą interesuje, a Ty nawet nie masz dobrej bariery, nie masz umiejętności atrakcyjnej rozmowy z kobietą, czasami powód może być następujący. Kobieta po prostu poczuła, że może sobie dobrze pożyć za Twoje pieniądze, za to, co posiadasz. I niestety, ale w wielu przypadkach to nie będzie dla Ciebie korzystna sytuacja. Już nie wspomnę o tym, że ta kobieta często może myśleć o powrocie do byłego męża, który był toksyczny, problematyczny, który ją bił. I oczywiście Ty tutaj się zakochasz przez te 2-3 miesiące związku, a ona za chwilę będzie chciała wrócić do tego drania, z którym czuję silną więź. Więc bardzo często tego typu sytuacje mają miejsce, dlatego nie bądź taki naiwny i nie wierz w te wszystkie teksty kobiet na początku. Ja tego jeszcze nie miałam, z Tobą to jest naprawdę coś wyjątkowego. Jesteś facetem naprawdę takim szarmanckim, który mnie kręci. Ci poprzedni faceci byli zupełnie inni. Tak naprawdę te wszystkie teksty kobiet często to gierka, która ma za zadanie wpłynąć na Ciebie w taki sposób, żebyś był grzeczny, posłuszny, żebyś dał się ułożyć w relacji z tą kobietą. I bardzo często jest tak, że nawet jak kobieta poznaje drania tego faceta, który jest tym przysłowiowym samcem alfa, to ona też go próbuje ugrzecznić, też go próbuje zmienić. Też na spokojnie próbuję mu wytłumaczyć, a dlaczego nie chcesz mieć dziewczyny, przecież będzie nam dobrze, zobaczysz, wspaniale, będziemy spędzać czas, będziemy sobie podróżować. No i niejednokrotnie udaje się kobiecie zmienić faceta, który był tym łobuzem, draniem, bo oczywiście ona tak mu to wszystko wytłumaczyła, że ten mężczyzna stwierdził, no faktycznie, co ja tutaj będę podrywał inne kobiety, przecież jest tak doskonale, już na początku. No właśnie, doskonale na początku, bo zazwyczaj na początku jest zawsze idealnie i doskonale, a problemy przychodzą z czasem, więc jeśli Ty widzisz, że na początku już relacja z kobietą sprawia Ci pewne duże problemy, ona zachowuje się niestabilnie, nie jesteś pewny jej uczuć, widzisz, że ona pisze często do swojego byłego faceta, albo w tym przypadku, który podałem na początku, dziewczyna szuka atencji wśród innych facetów, co często się zdarza w tego typu historiach, kiedy ona się rozwiodła, rozstała, no to już Ci mogę powiedzieć, że ciężko będzie o normalny, zdrowy związek, bo ta kobieta po prostu szuka. Szuka cały czas tego lepszego, pragnie flirtować z facetami, bo chce zapomnieć o tym, co było złe, dlaczego się rozstała, rozwiodła i to z pewnością nie będzie dobry związek. Nie chciałbyś chyba spotykać się z kobietą, która codziennie pisze z innym kolegą, flirtuje, umawia się na kawę albo nawet wysyła swoje nagie zdjęcia do jakiegoś znajomego, który siedzi przed komputerem. No, nie muszę chyba tłumaczyć, że nie jest to normalna sytuacja. Więc warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to,
czy kobieta sobie porządnie zasłużyła na to, żeby z tobą być, bo jeśli bycie z tobą kobiecie przychodzi za łatwo, ty jesteś dla niej za bardzo otwarty, dostępny, to często ona w ogóle nie będzie szanować tego czasu, który spędziła z tobą. Więc jeśli poznajesz kobietę po tego typu przygodach życiowych, dziewczynę, która się rozwiodła, przeżyła zdradę swojego męża, pozwól jej na ciebie zasłużyć. Pokaż jej, że musi się o ciebie postarać. Nie dawaj jej wszystkiego tak od razu, na początku, bo ona powinna sama dojść do wniosku, że musi się o ciebie starać, że musi zainwestować i że musi ci pokazać, że jest ciebie warta. Jeśli to wszystko zrobisz w innej kolejności, od początku będziesz na nią tak otwarty, że będziesz do niej też wydzwaniał, będziesz jej wszystko kupował, będziesz ją zabierał na wyjazdy i ona nawet nie będzie miała cienia zawahania, że ty się w niej zakochujesz, nawet nie będzie miała tutaj cienia niepewności, że ty jej nie kochasz, bo będzie oczywiste to, że ty się w niej zakochujesz, angażujesz się o wiele bardziej niż ona, to w dużej części przypadków mam dla ciebie złą informację. Ona cię wykorzysta i nie będzie miała tutaj poczucia winy, że cię skrzywdziła, bo często w tego typu sytuacjach ona za chwilę sobie pozna kolejnego faceta, z którym zrobi dokładnie to samo. Dlatego lepiej uważaj. Jest to dla ciebie bardzo istotna informacja? Kobieta powinna na ciebie zasłużyć, a tym bardziej kobieta, która jest po sporych przejściach życiowych. Jeśli już się uparłeś na taką kobietę, która jest po rozwodzie, po rozstaniu, która ma 30 parę lat i ma dziecko, według mnie to nie jest najlepszy wybór, ale jeśli już się upierasz na to, żeby z nią być, ona powinna ci udowodnić swoją wartość i powinieneś ją tak przepracować, że nie masz cienia wątpliwości, że ona zainwestowała w tą relację dużo więcej niż ty, bo inaczej będziesz miał problemy. I tak jak mówię, te problemy będą wynikać z tego, że skoro ona już tam miała sporo facetów w życiu, to ty jesteś tym kolejnym, który się bardziej zakochał od niej i niestety możesz zostać bardzo szybko usunięty z jej życia albo po prostu staniesz się zaraz jej byłym facetem, a nie obecnym. Dlatego warto sobie z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. W tej sytuacji pojawia się jeszcze jeden problem, który często właśnie dotyka facetów. Zakochujecie się w kobietach, które są trudne, niedostępne, a nawet w takich, które traktują was źle. Dlaczego? Bo taka znajomość jest zawsze bardziej intrygująca z perspektywy tego, co ty czujesz. Więc weź pod uwagę, że tutaj warto nauczyć się takiego chłodnego nastawienia do kobiet. Nie myśl zbyt dużo o kobiecie po zakończonym spotkaniu. Podchodź do spotkań z kobietą, tym bardziej taką po przejściach, mechanicznie. Nie myśl o tym, że ona jeszcze będzie twoją żoną, dziewczyną. Nie wynoś tej kobiety na piedestał. Dlaczego? Bo właśnie wtedy zakochujesz się i tracisz kontrolę. Po prostu twoje emocje powodują, że ty podejmujesz złe decyzje, czujesz zbyt silne emocje w stosunku do tej dziewczyny i właśnie popełniasz błędne decyzje. Ona cię źle traktuje, ona pokazuje, że tobą gardzi, ona pisze z kimś innym, a ty sam sobie wmawiasz, że to nic takiego, że to tylko kolega, że wcale to nie jest taka zła dziewczyna. I bardzo często przypomina to tłumaczenie się pijącego alkoholika. Przecież jedno piwko czy dwa piwka to różnicy nie zrobi, to tylko piwo, to nie alkohol, tak? Dokładnie tak samo, kiedy jesteś naćpany tymi emocjami, a ona ci wyrządziła dużą krzywdę, będziesz mówił jak pijany alkoholik. To nic takiego, to nie jest taka zła dziewczyna. Trzeba dać jej szansę. I często tłumaczę facetom w tego typu sytuacjach. Zostaw ją, to jest zły związek. A mężczyzna z uporem maniaka tłumaczy mi, co wcale tak nie jest. Ona miała trudne życie. Próbuje usprawiedliwiać tą kobietę. Weź pod uwagę, że jeśli masz takie podejście do znajomości z toksyczną kobietą, to jesteś stracony, bo ty za każdym razem będziesz chciał naprawiać związek, który z założenia jest dysfunkcyjny. Warto o tym pamiętać. I najlepsza metoda na to, jeśli już tam chcesz popraktykować z takimi kobietami, pospotykać się, które są po przejściach, czy mają dzieci, po prostu podejdź do tej relacji bez uczuć. Podejdź z wyrachowaniem. Podejdź bezwzględnie do tej znajomości. Pospotykaj się z nią, wyrzuć jej karty na stół, postaw karty na stół, powiedz: nic ci nie obiecam, możemy się bawić, bo trzeba być szczerym, trzeba być komunikatywnym z kobietą, ale nie myśl o tej kobiecie.
po spotkaniu, w trakcie spotkania, nie myśl o tym, że to będzie twoja dziewczyna, twoja żona, miłość twojego życia, bo myślenie cię gubi. Im więcej myślisz o kobiecie, tym bardziej się zakochujesz, tym bardziej się angażujesz i niestety tym bardziej tracisz kontrolę, dlatego warto o tym pamiętać. Niestety, tylko do jutra możesz pobrać pakiet 20 moich kursów, 70% taniej, fantastyczna wiedza, w dużo niższej cenie, jeszcze do jutra do północy, dlatego wejdź pod spodem, pobierz to wszystko w dużo niższej cenie, a zobaczysz, jak te materiały zmienią twoje życie i jak pokażesz się kobiecie od strony zupełnie innego, dużo bardziej atrakcyjnego faceta, który uwodzi jej zmysły, emocje i kusi kobietę do grzechu. Przekonaj się sam, bo jutro kasuję tą stronę. Ostatnia taka szansa w tym roku, żeby pobrać, kupić te wszystkie poradniki. Ponad 120 godzin wiedzy, 70% taniej. Takich cen nie było. Korzystaj, weź wszystko dla siebie w super niskiej cenie. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Skorzystaj, bo warto. To jest inwestycja w ciebie, w twoją przyszłość i w twoje relacje. Do zobaczenia na kolejnym filmie.